Przed rozpoczęciem tego meczu Radomiak miał na koncie 4 punkty, a Wisła w dwóch poprzednich starciach nie zdobyła nawet jednego oczka, ani nie strzeliła gola. Podopieczni Dariusza Manasika przystąpili jednak do pojedynku w Płocku bez trzech zawodników. Zawieszonego za czerwoną kartkę Filipe Nascimento i kontuzjowanych Gonzalo Silvy i Luisa Machado. Radomiak miał swoje szanse na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku, ale do siatki nie trafił. Skuteczniejsza była Wisła, która wykorzystała błąd Michała Kaputa, a piłkę do siatki trafił Marco Kolar. Jak się potem okazało, była to jedyna bramka tego spotkania i Wisła wygrała 1-0, notując pierwszą wygraną w sezonie. Wydaje mi się, że ta gra dzisiejsza nam się tak jakoś nie kleiła. Od samego początku mieliśmy inne założenia, natomiast gdzieś można powiedzieć, nie było takiej płynności, gdy nie było takiej agresji jak w ostatnich meczach i ogólnie powiem, że tak w sumie podsumowując, tak, że zasłużenie przegraliśmy. Uważam, że zespół tutaj Wisły Płoc był bardziej zdeterminowany, w pewnych momentach bardziej zdecydowany. Mimo że Radomiak przegrywał do przerwy 0-1, to w drugiej połowie nie zaprezentował się najlepiej. Martwi mnie troszeczkę postawa zespołu w drugiej połowie, bo przegrywaliśmy i tak nie widziałem, żebyśmy gdzieś zdominowali przecownika, zmusili do jakiegoś bronienia, stwarzali sytuację, czy jakieś dośrodkowania, nic nie wynikało z tej naszej gry. Natomiast to właśnie bardziej przeciwnik miał więcej sytuacji w tej drugiej połowie i tak jak mówię, ta druga połowa zdecydowanie na korzyść tutaj gospodarzy. Po trzech kolejkach Radomiak Radom zajmuje 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 4 punktów.